Car handlarz marzył o tym, by wrócił do łask normalny handel i wymknął się cichcem wielką karawaną, robiąc objazd najbliższych zewnętrznych ziem. Nie popełnił błędu poprzedników i skupował wszystko inne, unikając srebra i złota, którego krasnoludy miały aż za nadto ludzkość oszalała na punkcie ogrodowych krasnali, które stały się widokiem powszechnym przy domowych ogródkach, na ulicach i w publicznych szaletach. Pierwsza karawana wróciła już drugiego tygodnia, bowiem już pierwszego wyprzedała cały nakład. Kanowal, widzący niezmierzone bogactwa wjeżdżające do mitrilowych kopalni, był niezmiernie zachwycony i uznał handel jako jeden z filarów rozwoju krasnoludzkiej rasy. Dzień i noc, dłuta i młoty rzeźbiarzy walczyły z hałasem młotów i kowadeł kowali. Harmider, jaki powstał, wprawił wielu krasnoludów w szał. Posypali głowy popiołem i udali się na wygnanie. Dając początek nowej rasie, szarym krasnoludom. Miały one problemy natury psychicznej, a te przeniosły się na następne pokolenia, wypaczając rasę przodków. No, ale gdyby się tak głębiej zastanowić, to czy same krasnoludy nie były wypaczeniem tytanów, z których pochodzimy? Wierzę, że sami sobie odpowiecie na to pytanie. Cień wojny zawisł nad mitrylowymi kopalniami i wszyscy to wiedzieli. Krasnoludy były zawsze neutralne i nie wtrącały się do konfliktów toczonych na powierzchni. Niestety ogrodowy Krasnal przykuwał uwagę ludzi, najbardziej chciwej i zazdrosnej z raz. Zaczęto tworzyć spiski i intrygi. Pięć królestw połączyło swoje siły i wysłało wojska w góry, w których mieszkały Krasnoludy. Najdalsze armie maszerowały siedem tygodni, a gdy pierwsi wojowie weszli do jaskiń, pojawiła się kolejna paląca kwestia. Gordon, znamienity rycerz z królestwa niby gardu, który złożył śluby milczenia, spytał poirytowany swego drucha Gerlanta z Ripli. Ktoś wziął pochodnie? Żołnierze Imperium Osrańskiego mieli je spakować. Do przodu wysforował się murzyn Matejko, którego w tych ciemnościach kompletnie nie było widać. — Nie, nie, nie. My nie brać pochodnie. My nie mieć w Imperium osrańska pochodnie. My brać humus. Pochodnie mieli brać te barany z Wawalii. Wielki topornik o imieniu Roburbar wpadł na Matejkę, bo go nie widział i kaszlnął cicho, by zagłuszyć pierdnięcie, z którym nie zgrał się w czasie. — Nie, nie! To my wzięliśmy humus! — Nie, bo my... Krzyknął ktoś z wysp sromne. Gordon z niby gardu spojrzał na królewskiego doradcę, który był chyba tak stary jak te góry. To kto wziął miecze, tarcze, łuki, zbroje i te nieszczęsne pochodnie? Ja cię, sole! Wszyscy nawrót! Wojowie wyszli z jaskiń. Nakazano rozbicie obozu. Gordon nakazał swemu giermkowi sprawdzenie wszystkich wozów. Zajęło to kilka godzin, a słońce tego dnia prażyło niemiłosiernie, przegrzewając zakute rycerzy. Giermek wrócił z nietęgą miną i krzyknął: Panie, wszyscy wzięli humus! Gordan z niby gardu złożył twarz w dłoni i wyciągnął z kieszeni listę, na której było napisane: Ryplia, miecze i topory. Imperium Osrańskie, tarcze. Wawalia, łuki. Wyspy sromne zbroje, niby gard pochodnie. Skąd wam się wziął ten humus? Skąd? Wrzeszczała wszyscy stojący najbliżej odsunęli się, bo pluł straszliwie. Z czym będziemy walczyć? Humusem? Zabijemy ich śmiechem? Tu nie będę przytaczał słów, jakie posypały się od wojów, ale przysięgam, że były wybitnie niecenzuralne i złośliwe. Padło wiele przykrych sformułowań i słów krytyki, która była momentami przesadzona i bardzo krzywdząca. Z drugiej zaś strony trochę nie należało się temu dziwić, skoro to rycerze z niby gardu, na których czele stał sam wściekający się Gordon, mieli przynieść pochodnie. Ludzie skoczyli sobie do gardeł, okładali się pięściami, bili, kopali i wyrywali włosy, gryząc czasami. Nagle... Zamieszanie zostało przerwane przez tubalny głos, który wydobył się z jaskiń. Wyjechała wielka, krasnoludzka karawana. Wozy były wyładowane po brzegi wszelkiej maści bronią. Kar-handlarz wysforował się naprzód i zagadnął do Gordana, który trzymał szyję Gerlanta w żelaznym uścisku. Dzień dobry, a wy to długo tak zamierzacie? No, trochę się zejdzie. Woj pokazał tysiące wściekłych mężczyzn. No to może z tym będzie i szybciej, i łatwiej. Har wskazał palcem kilka wozów broni. Gordon uśmiechnął się szczerze i przystał na propozycję, oferując humus. Wszyscy inni również postanowili się go pozbyć. Handlarz miał nosa do interesów. Nadmiar nikomu niepotrzebnego humusu i popyt na miecze i tarcze sprawił, że sprzedał je po skandalicznej cenie. Do mitrilowych kopalni wjechało ponad 300 wozów humusu. Siedem tysięcy żołnierzy z pięciu królestw miało zaś do dyspozycji 11 mieczy, dwie tarcze i brudną krasnoludzką onucę. Krasnoludy wycofały się do kopalni, usatysfakcjonowane ubitym interesem, a przed górami rozgorzała się Wielka Bitwa, w której udział wzięło pięć armii. Zerwano wszystkie sojusze i po raz pierwszy w historii nazwy krainy użyto broni biologicznej w postaci owej onucy. Śmierci nie było końca, bo nie było też początku. Wszyscy byli poobijani i zmęczeni, ale żywi. Uzbrojeni ludzie stali na końcu kolejki i nie mieli możliwości wzięcia bezpośredniego udziału w walkach. Tak więc żołnierze wrócili niepyszni, każdy do swojego królestwa, i porzucili marzenia o podboju mitrilowych kopalni. Nikt nie mógł się równać z armią, która posiadała takie ilości humusu. Ponadto okazało się, że humus Stanowił świetną warstwę ochronną i to właśnie pod nim schowane były miecze, łuki, topory, tarcze i zbroje. Pochodni nie było. Niby gardczycy faktycznie załadowali na wozy sam humus. Debile.